Cześć kochani. Piękna pogoda, my w samochodzie, więc to już taka tradycja, jak nagrywam, to jedziemy na Żużel. Dziś Stalgorzów jedzie U24, spotka się z Toruniem. No i fajnie, myślę, że będzie dużo ludzi, bo gdzieś tam w Gorzowie ludzie lubią przychodzić na zawody młodzieżowe. Fajnie podpatrzeć ten narybek, który później będzie być może w drużynie Stali w normalnych rozgrywkach, jeśli chodzi o PG Ekstraligę. Także jedziemy i będziemy kibicować, aby ogólnie się odbyły zawody bez gdzieś tam kontuzji i nieprzyjemnych incydentów, wypadków itp. itd. Także do zobaczenia na stadionie.
radę w mieście. Dobre to. Thank you.
Wracamy do domu. Gorzów wygrał 55-35. Wszyscy generalnie spisali się bardzo ładnie, bo i Stojanowski, i Paluch, i Polesztat. Bardzo ładnie, fajnie, walecznie Adam Bednar. Jeśli chodzi o upadki, był jeden taki niegroźny upadek. Najbardziej ucierpiała banda i była dłuższa przerwa, bo trzeba było ją naprawić. A tak poza tym bardzo fajnie. Pogoda, ludzie dopisali, kibice, więc czego chcieć więcej. A my udajemy się na majówkę. Chwilę odpocząć po intensywnym weekendzie żużlowym. I następny mecz, jedziemy do Zielonej Góry na derby ziemi lubuskiej. Jak sama mówię, to aż mi serce zaczyna bardziej bić i gdzieś tam te dreszczyk emocji już, a dzisiaj mamy wtorek, a do niedzieli jeszcze kilka dni, więc im bliżej, tym będzie mocniej i bardziej te emocje będą gdzieś tam będą narastały, a Natalia pokazuje naszego partnera Grand Gelato firmy. Były dzisiaj lody pyszne i dobrze, że były, bo gorąco było. Dziewczyny wciągnęły jak... Ach, były dobre. Pawcio też. Am. Jak to mówi nasz kolega, am. I trzy kropeczki. Nie będziemy powtarzać dosłownie. Ci, co nas znają, to wiedzą, o co chodzi. Także trzymajcie się i do następnego z Zielonej Góry oczywiście. Pa!